Ta pani Ewa, jak mąż wytrzymuje tyle konwersacji Ja właśnie, codziennie? to jest ulubiona moja scena podczas twoich live'ów, jak twój mąż przechodzi z tyłu, nie zwracając kompletnie uwagi idę do na niego. To, co się dzieje. Idę, poczekaj, idę go nawiedzić. Co ty robisz? Proszę, co robisz? Czy możesz powiedzieć, co robisz? Dzień dobry. Ale powiedz, co robisz teraz. To ja studiuję. Ale co studiujesz? Psychologię. Tak, mój mąż w tej chwili jest studentem pierwszego roku na studiach INSEAD we Francji. Dostał się na jedne z najtrudniejszych studiów na świecie. Jestem bardzo dumna, jest to chyba 64 fakultet mojego męża i zamierza przed 60 jeszcze zostać, nie wiem, no przeniknąć jeszcze jedną specjalizację, jaką jest psychologia biznesu. To cudownie. Tak, więc nigdy nie jest za późno, żeby się uczyć. Na pytanie o to, jak... Za późno to chyba w ogóle jest taki termin, który nie funkcjonuje w swoim słowniku. Nie, nie. I na pytanie, jak mój mąż znosi tyle konwersacji, to od razu mogę odpowiedzieć, że ma słuchawki, krzyczy. Ma bardzo dobre słuchawki, które go wyciszają, ale... Ale nie zawsze, bo ja czasem słyszę, że coś, jakieś pewne uwagi ma i coś czasem wtrąca. To znaczy, my wzajemnie lubimy swoją pracę. Ja lubię patrzeć, jak Przemek pracuje, jak się przygotowuje do różnych swoich właśnie, nie wiem, na przykład wykładów albo różnych zajęć z psychologii we Francji. I mi to, te teksty, które czyta, są tak fascynujące, że ja na przykład bardzo lubię sobie w to zerknąć, pogadać z nim o tym, ale też na przykład Przemek bardzo lubi rozmawiać ze mną o mojej pracy. Jest bardzo aktywnie w niej obecny, bardzo pomaga mi, bardzo dużo fajnych rzeczy mi podrzuca, no i przede wszystkim tworzy te pieśni dla Gąsa albo dla Hanki Śleszyńskiej, bo Przemek ma niebywały talent poetycki z szalonym poczuciem humoru.